Witam wszystkich. Sobota rano. Troszeczkę mało spałem. Ostatnie dni były dosyć ciężkie, dużo pracy. W międzyczasie jakieś zwiedzanie. Wczoraj byłem w Zamku Książ z klientem, potem w Pradze go odwiozłem, pędziłem okrągłą trasą taką przez Zgorzelec jeszcze na galę MMA, fen. Troszeczkę tam się zabawiłem, jakby to powiedzieć. Spałem dokładnie 3 godzinki. Nie, że się chwalę albo żalę, ale tak opowiadam, bo lubię. Pozdro oczywiście. No a teraz jadę na strzelnicę. Ważny dzień. Zawody trenera urodzinowe, więc chciałem, nim nagram filmek jakiś ze strzelania, taki wstęp. Wszystkiego dobrego trenerzu, wszystkiego co najlepsze, dużo zdrowia, 100 lat i dalszych sukcesów sportowych, ale bardziej życzę sukcesów trenerskich, gdyż spod, jakby to powiedzieć, rąk trenera, jego umiejętności zostało tutaj no, wykreowanych kilku dobrych zawodników. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie ich jeszcze więcej. Może ja jakoś tam nie mam takich aspiracji na jakiegoś mistrza strzelectwa, ale też bym chciał się jakoś rozwijać i dzięki naszemu sensejowi idzie to do przodu, także wszystkiego dobrego jeszcze raz i żeby wszystko się rozwijało tak pięknie, jak się rozwijam. Bezpiecznych strzelań do końca życia i zawsze okej. Pozdro, do zobaczenia. No już jestem na strzelnicy, tak wyglądają tory dzisiaj. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ale najważniejsze, żeby była dobra zabawa i trener, żeby był zadowolony. Oj, będzie się tu działo zaraz. Ręce na łapiery. Are you ready? Stand by! Skończyłeś rozwady. Gotuj się. Bez przeładowania, nie? Przeładowanie. Dłonie na markery. Jesteś gotowy? Uwaga! Jeśli skończyłeś, rozładuj. Widziałem strzał, kabura. Jesteś gotowy? Uwaga! Jeśli skończyłeś, rozładuj. Pokaż. Widziałem strzał. Nie wiem, co to jest, ale już się niepokoję. I skarpetki.
Może w domu rozpakuj trenerze. Nie, żeby wstydu tu nie było. Nie, jak jest mochana lalka albo jakiś tam inny element. No to co nie otworzyły? Nie dobrze, nie dobrze. O, kubki dostałem. Przed telewizor. Mówię, może nie telewizor. Trochę styropianu. Takie lekkie było, nie? Świetne, bardzo smakowe. O, dostałem coś innego. O, nie wiem, no, spadochron, wreszcie. To jest jadalne, to jest wreszcie spadochron. Brawo! O! O! Pięknie! Taki właśnie chciałem. Yes. Ponieważ ja spadochronów używam tylko zapasowych, będę nosił co przodu. Różowego nie było! Trochę nie będę widział, ale jakoś sobie poradzimy. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Prezent na pewno się sprawdzi. Nie ukrywam, że miałem w planach faktów takiego, więc gdzieś jakiś przeciek musiał być tutaj. Posłuchuję, czy są przecieki, a tam wszyscy cię słuchają.